Przyjaciele, jesteśmy tutaj na tym miejscu dla was. Jesteśmy po to, żeby do was dotarło słowo życia. Słowo życia o Jezusie, które dotarło także do nas. Ja modlę się teraz o to miejsce. Ja modlę się teraz o tą ewangelizację. Ja modlę się o to, ażeby z tego miejsca było uwalniane poselstwo życia. Ażeby te poselstwo życia trafiało do ludzkich serc. Ażeby trafiało do ludzkich serc, ażeby przebijało się przez ludzkie umysły. Ja mówię otwarte umysły i otwarte serca na te poselstwo. Ja mówię otwarte uszy, otwarte oczy. Ja mówię, że te poselstwo przebija się w imieniu Jezusa do ludzkich serc, że to jest słowo życia, które idzie do życia ludzi. Ja modlę się o synów pokoju. Modlę się o tych, którzy są otwarci na Twoje słowo, Jezus, którzy Ciebie szukają, którzy są na to otwarci. Modlę się o takie osoby na tym miejscu. Modlę się, ażeby one przyjęły te poselstwo. Niech płynie życie z tego miejsca. Niech płynie życie z tego miejsca w imieniu Jezusa. Ja związuję teraz każdą religię, każdy bałwochwalczy kult, który stoi na przeszkodzie przyjęciu Bożego Słowa, który stoi na przeszkodzie przyjęciu Słowa Życia, który stoi na przeszkodzie, ażeby ludzie przyjmowali Słowo z nieba, ażeby przyjmowali Słowo z nieba. Ja modlę się o otwarte niebo na tym miejscu. Mówię otwarte niebo na tym miejscu. Znaki i cuda, które potwierdzają Twoje Słowo, Jezus. Znaki i cuda, które potwierdzają Twoje Słowo, Jezus. Modlę się o każdą osobę, która słucha tych słów. Modlę się, ażeby ta osoba nie mogła przestać myśleć o tym, co usłyszała. W imieniu Jezusa ja zabezpieczam to poselstwo. Mówię, niech ludzie śnią o tym. Niech ludzie o tym śnią. Niech o tym rozmyślają. Niech to plądruje ich umysł. Niech otwierają się serca. Niech oni szukają Ciebie w imieniu Jezusa. Tak jak jest powiedziane, że kto Ciebie szuka, ten znajdzie, a kto kołacze, temu otworzą. Ja modlę się o takich ludzi. Modlę się o ludzi głodnych Boga, o ludzi głodnych Jezusa, o ludzi, którzy szukają, którzy chcą realnie poznać, realnie spotkać. Duchu Święty, Ty, który podniosłeś Jezusa z martwych, ja dziękuję Ci za manifestację mocy na tym miejscu, za uzdrowienia, za uwolnienia, za nowe narodzenia. Ja się modlę o nowe narodzenia wśród ludzi. Modlę się o spotkania z Tobą, Jezus. O spotkania z Tobą, Jezus. Ja modlę się o nowych ludzi Królestwa. Modlę się o tych ludzi. Niech to manifestuje się w ich życiu. Niech manifestuje się to w ich życiu. Niech spotkają się z Tobą, jako z Bogiem mocy, Jezus. Niech spotkają się z Tobą. Burzę wszelką religię, która stoi na przeszkodzie teraz przyjęciu tego poselstwa. Przyjaciele, ja nazywam się Julita Korgol. To, co słyszycie na tym miejscu, to jest prawdziwa modlitwa. To, co słyszycie na tym miejscu, to jest słowo z nieba. To jest poselstwo z nieba. Tak jak kiedyś, gdy Jezus chodził po ulicy i głosił słowo, każdy z was w tym kraju słyszał o Jezusie i każdy z was słyszał, że Jezus chodził i głosił poselstwo na ulicy. Tak teraz my robimy to samo. To jest mój mistrz, to jest mój Bóg. On to robił, robię również to i ja. Uczeń naśladuje mistrza, to samo słowo wam głoszę, które on wtedy głosił na ulicy. To jest ta sama Ewangelia. To jest ta sama Ewangelia o człowieku, który musi spotkać się z Jezusem, narodzić się z Bożego Ducha, bo nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi do zbawienia, nie ma innej drogi do Boga, nie ma innej drogi do nieba, jak przez spotkanie z Jezusem. I tak wyraźnie o tym mówi Boże Słowo. Ja kiedyś tak jak wy nie miałam nic wspólnego z Bogiem. Może tylko jakieś święta, bo tak mi się wydawało, że na tym polega. Może Boże Narodzenie, prezenty, Wielkanoc, dobre jedzenie, może jakiś ślub w kościele. Myślałam, może ochrzczę dzieci, ale to nie jest Bóg. On nie ma z tym nic wspólnego, więc moje życie z Bogiem tak naprawdę nie miało nic wspólnego. W dniu codziennym On po prostu nie istniał. No chyba, że miałam do Niego jakieś pretensje, bo człowiek jest taki, że chciałby do kogoś mieć pretensje o to, co mu się nie udaje. Skończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Później skończyłam studia podyplomowe. Pędziłam za tym wszystkim, co oferuje świat. Pędziłam za uznaniem w oczach innych ludzi. Chciałam, żeby o mnie dobrze myślano.
Chciałam się przeglądać w oczach innych ludzi. To dawało mi uznanie. Czułam się dzięki temu szczęśliwsza. Myślałam też, że jak coś osiągnę, będę kimś i w swoich oczach też się dowartościuję. Każdy z was to bardzo dobrze zna. Każdy tego doświadcza. Na to nie ma kozaka. Ale okazało się, że studia nie zaspokajają tego wszystkiego, czego pragnę. Wyszłam za mąż. Urodziłam dwoje dzieci. W tej chwili moje dzieci są mniej więcej w wieku tych dzieci tutaj z tej wycieczki. Mój mąż prowadził bardzo dużą kancelarię, zatrudniali 200 osób. Mieliśmy bardzo dużo pieniędzy, ale nawet to, że posiadałam męża, dzieci, znakomite wykształcenie i na wszystko było mnie stać, nie zaspokajało pustki, która ciągle była we mnie i nie dawało mi szczęścia. Ani nie czułam się wartościowsza, ani bardziej uznana. Wiedziałam tylko jedno, że ciągle wewnątrz mnie jest coś, co nie daje się zatkać. Jest coś, co nie daje się niczym zaspokoić, co daje ten świat. Nie wiedziałam nawet, jak to nazwać. Wiedziałam, że ten świat nie może mi zaoferować już nic, co może dać mi szczęście. A Boga nie znałam i wydawało mi się, że nie potrzebuję. Wydawało mi się, że Bóg jest dla tych, którzy nie wiedzą, jak żyć, że jest dla tych, którzy w patologiach, że dla ludzi słabych. A ja uważałam, że jestem silna, tylko nie wiedziałam, jak mam nazwać tą pustkę, którą czuję w sobie. I tak jak do was teraz dotarło do mnie słowo o Jezusie i wydawało mi się, że to jest śmieszne. I tak jak na twarzach na niektórych z was, na mojej też to wzbudzało wtedy szyderczy uśmiech, bo ja z Bogiem nie miałam nic wspólnego i wcześniej nie chciałam mieć. Ale słowo, które usłyszałam, że muszę narodzić się na nowo, a żeby zbawienie było moim udziałem, że Jezus umarł za mnie na krzyżu, że Bóg tak pokochał świat, czyli mnie, że Jezusa dał, żeby za mnie umarł na krzyżu, plądrowało mój umysł. Mówię, jak to? Dla mnie, dla wykształconego człowieka. Coś takiego. Przecież to jest śmieszne, to jest dziwne. Ale mówię, nie znam ciebie, znam ten świat, znam jego prawidła. Wiem, co to są duże pieniądze, wiem, co to mieć rodzinę, wiem, co to mieć dobre wykształcenie, ale ciebie nie znam. Nie wiem, jakim jesteś Bogiem. I zdecydowałam, że go poznam. Powiedziałam, jeżeli to jest prawda, to ja chcę ciebie poznać. Ja chcę ciebie doświadczyć. Ja chcę doświadczyć relacji z tobą. Jeżeli to, co ludzie mówią, że ty jesteś prawdziwy Jezus, że żyjesz, jest prawdą, to ja chcę ciebie poznać i ja chcę ciebie doświadczyć. Tak zawołałam do Boga i On dał mi się poznać. Coś, co wcześniej dla mnie wydawało się irracjonalne i niemożliwe, stało się realne w moim życiu i może stać się realne w życiu każdego z was. Poznałam tego, który jest stworzycielem świata. Poznałam tego, któremu na imię Jezus. Poznałam Pana Panów i Króla Królów. Gdy okazało się, że mam guza w piersi, ludzie, którzy byli dłużej chodzili z Bogiem niż ja, powiedzieli, to nie jest wyrok. Na krzyżu wykonało się twoje uzdrowienie. Położymy na ciebie ręce. W imieniu Jezusa przeklniemy tą chorobę, bo Jezus wziął na krzyż każdą chorobę i będziesz zdrowa. I tak się stało. Mam badania lekarskie na to, że zdiagnozowano u mnie guza i badania lekarskie na to, że guza nie mam i że był to cud, bo nikt mi nic nie wycinał ani mnie nie leczył. O takim Bogu wam mówię. Wielu takich rzeczy doświadczyłam, takich cudów w moim życiu. Tak zostałam uzdrowiona z choroby tarczycy. Tak zostało zmienione całe moje życie, gdy poszłam za prawdami Bożymi. Zobaczcie, mogę stać tutaj przed wami i z podniesioną głową mówić o tym, jak wielkie rzeczy w moim życiu czyni Bóg. I się nie wstydzę, bo realnie Go doświadczam. Gdybym Go nie doświadczała, to nie miałabym tej odwagi, ale przez to, że Go doświadczam jako Boga mocy, jako prawdziwego Boga, mogę przed wami stać i o tym świadczyć, jak wielkie rzeczy w moim życiu uczynił Bóg. Nigdy nie byłam tak szczęśliwa jak teraz. Całe moje małżeństwo, całe moje macierzyństwo zostało oparte na Bożej prawdzie. Mam znakomite dzieci, które bardzo dobrze się uczą, nie przysparzając żadnych problemów.
są dumą w szkole, są pokazywane za wzór dla innych. Mam szczęśliwe małżeństwo, wiem kim jestem, wiem dokąd idę i skąd jestem. Nie boję się tego, co będzie, gdy skończy się to, co widzimy teraz, co nazywamy dzisiaj. Kto z was jeszcze może tak powiedzieć, że jest bez lęku? Nie mam depresji ani złych dni. Nie boję się o moją przyszłość. Znam Króla Królów i Pana Panów, który powiedział, że ten, który narodzi się na nowo, to on go nigdy nie zostawi i nie opuści. On powiedział, że w swojej dłoni trzyma tych. Takiego Boga znam, Boga, który jest Bogiem mocy, który z miłości do mnie oddał swoje życie i był to Boży dar. Jeżeli chcecie narodzić się na nowo, to musicie uwierzyć w Jezusa. Musicie uwierzyć w Jezusa, w to, że to jest Syn Boży, który przyszedł na ziemię i umarł za was na krzyżu po to, ażeby wziąć każdy wasz grzech, każdy wasz lęk i każde nieszczęście. On tam śmierć pokonał, bo to jest śmierć do życia. On tam śmierć pokonał, ale grób jest pusty, bo on zmartwychwstał. I to, co się wykonało na krzyżu, jest udziałem tych wszystkich, którzy są dziećmi Bożymi, czyli tych wszystkich, którzy oddali swoje życie Jezusowi, którzy wierzą w Jezusa. To zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki, ale tylko dla tych, którzy wierzą w Jezusa, tylko dla tych, którzy narodzą się z Bożego Ducha. Posłuchaj, możesz szydzić, ale jest powiedziane, że mowa o krzyżu i to jest w Bożym Słowie. Jest głupotą dla tych, którzy idą i giną, ale mądrością Bożą dla tych, którzy uwierzą. To jest moc Boża dla tych, którzy wierzą i dotyczy to życia każdego człowieka. I nie ma inaczej. Każdy musi narodzić się na nowo, bo jest powiedziane raz umrzeć, a potem sąd. Ale ja wiem, dokąd pójdę. Ja wiem, kim jestem. Zwyciężam każdego dnia. We mnie nie ma lęku. Mam Jezusa za Pana. Mam Go za Boga. Za mojego Mistrza. Bóg jest dobrym tatą. On nie zsyła na ludzi chorób. Ani nie zsyła nieszczęść. Ani nie doświadcza. To nie jest serce Ojca. Jeżeli ktoś wam powiedział, że On jest taki, to was oszukał. I Słowo Boże też mówi, że to jest nieprawda. Chciałabym, ażebyście zadali sobie pytanie, kim dla was jest Jezus? Kim dla was jest Jezus? Co z Nim zrobiliście? Gdzie Go upchaliście? Bóg powiedział, że On nie mieszka w świątyniach ludzką ręką wybudowanych, więc to, że pójdziecie do kościoła, to nie jest spotkanie z Bogiem. Z Bogiem spotykamy się sercem do serca. Relacją, pragnieniem spotkania z Nim, tak jak z jakimś najbliższym dla was, najbliższą dla was osobą. To, że nosisz na szyi krzyżyk czy medalik, to nie znaczy, że jesteś wierzący. To nie jest Bóg. Bóg też to nie obraz, ani jakiś krzyżyk, bo On powiedział, że nie będziesz czcił wytworów ludzkich rąk. Tam Go nie ma. Bóg to Duch. Przychodzi się do Niego, mówiąc, że chce się Go poznać, że wierzy się w Niego. Zaprasza się Go do swojego życia. On powiedział, że kto puka, temu otworzą, a kto szuka, ten znajdzie, a kto będzie kołatał, temu otworzą. Królestwo jest w tej chwili dla was na wyciągnięcie ręki, ale to wy decydujecie. Jezus powiedział, gdy chodził po tej ziemi, i te słowa mówię do was ja, powtarzam za moim Mistrzem. Kładę przed wami życie albo śmierć. Kładę przed wami błogosławieństwo albo przekleństwo. To wy musicie dokonać wyboru, co wybieracie. Możecie wybrać życie, możecie wybrać Jezusa, możecie wybrać zwycięstwo z krzyża i zwycięskie życie. Możecie być szczęśliwi i doświadczać 100% życia. Albo możecie wybrać drugą stronę, możecie wybrać przekleństwo i możecie wybrać śmierć. I różne manifestacje tego będą w waszym życiu, w zależności od waszego wyboru. Zostawiam was z pytaniem, kim dla was jest Jezus? Kim dla ciebie osobiście, gdy sam będziesz w swoim domu, zadaj sobie to pytanie.
Kim dla ciebie, nie dla twoich kolegów, koleżanek, żony, męża czy dzieci, czy dla mnie, kim dla ciebie jest Jezus? Czy w twoim sercu uznałeś Go za Boga? Czy zaprosiłeś Go do swojego życia i powiedziałeś, chcę Cię poznać, potrzebuję Ciebie, pociągnij mnie do siebie, bo Ciebie nie znam. Ja kiedyś w ten sposób zawołałam do Boga, narodziłam się z Bożego Ducha, doświadczam Jego mocy i Jego miłości. Do chwały jestem powołana, do zwycięstwa i to jest też dla Was, kochani. I to może być też Wasze doświadczenie. Zostawiam Was z tym. Podejmijcie mądrą decyzję.